Ja też nie Ducha Świętego. Amen. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste. Żyjesz i królujesz na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Kiełbaska? Tak, każdy dostanie kawałek kiełbaski, kawałek chlebka. I złożymy sobie życzenia. Tak? Bo taka jest tradycja, Mepo, wiesz, zawsze tata całe życie składał sobie w rodzinie życzenia. Na Wielkanoc? Na Wielkanoc. I tak się robi. Tak? Tak, Amelko, wiesz? Zdrowia, spokoju ducha. Jeszcze raz zdrowia, bo to teraz najważniejsze. Bardzo dziękuję i za wzajemnie. Spokoju ducha. Po jednym kawałeczku, wiesz, po kolei. Dziękuję. Amelko, tata tobie też życzy dużo zdrowia, żebyś rosła. I życzę Ci spokoju ducha. Bosiek też świętuje z głową u Pani na kolanach. A ja już się najadłam. Super. Tu siedzi dziecko w... I czekasz, piłka wyschnie. Cztery godziny po śniadaniu, które było białkowe, mamy deser do kawki. I teraz można zjeść ciacho. Smaczne? Amelka się dopominała o jajko, bo widziała w święcące, tuż po śniadaniu, ale nie dostała, bo to jest przy okazji deserku. Dziś na obiad owoce, ze względu na dużą ilość białka, którą zjedliśmy na śniadanie oraz zjemy na kolację. W związku z tym w ciągu dnia był deser i w ramach obiadu będzie można sobie zjeść owoc. Ja właśnie zjadłem dwie pomarańcze. Na co Liwka miała ochotę? Chlebaki są mi to i papryka i agoreki. Tak jest. A tata będzie dojadał po śniadaniu, co zostało, czyli białkowo dalej. I mama też. I mama też przyniosła to. Święta jest tak nudno, że dziecko wzięło się za mycie. A mama jeszcze dokłada na ciemną lupetę talerzy. Dzielec myjemy. Dziecko bierze się za noże. Straszny, tata jest przerażony. I tak oto minął pierwszy dzień świąt. Spokojnie, w odpoczynku. Czterema posiłkami. Zaczynam poranek od kawy. Taki miły akcent.
drugiego dnia świąt. Pierwszy dzień świąt uważam za udany. Objadłem się i schudłem 1 kg. Drugi dzień świąt i zaczynamy znowu od śniadania białkowego. Wczoraj rozmawiałem z sąsiadem, że tradycja związana ze śmigusem dyngusem zanika, a to natura sama zrobi śmigusa dyngusa. Już jeden deszcz padał. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem kogoś, kto by kogoś oblewał. Zdążyłem zjeść grejpfruta i zaczęło opadać, więc śmigus dyngus mam zaliczony. Frakcję tata dzisiaj zrobił o melce i oliwce i powiesił huśtawkę z okazji świąt. Bo ją znalazł! Twoją to jest jeszcze oliwki huśtawka! Będzie obiadek, a na obiadek będzie rosół. Po rosołku węglowodanowym nadchodzi czas na ciacho. Deser! Jeszcze jajka ma mama. No i oczywiście musi być kawka. Oliwka już jajka wsunęła. Nie no, była takie. Ta robi herbatkę. Ta-da-da-dam.